Tłum zgromadził się przed redakcją Zaman kilka godzin po obwieszczeniu sądu w Stambule, który zakłada przejęcie przez państwo opozycyjnego wobec rządzących dziennika. Władze nie uzasadniły swojej decyzji i postanowiły rozpędzić protestujących. W tej chwili nie ma sprawiedliwości w Turcji. Widać to wyraźnie po ataku na media, ale pewnego dnia to zostanie przerwane. Nikt nie ma prawa działać w ten sposób w jakiejkolwiek części świata, gdzie wcześniej na świecie mieliśmy do czynienia z tego typu tyranią. Społeczeństwo powinno mieć prawo wyrażać swoją opinię niezależnie od poglądów, ale to jest moja opinia, a jeden głos nic nie znaczy. Dlatego przyjechaliśmy tutaj, aby wesprzeć gazetę Zaman. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Dziennik Zaman jest powiązany z islamskim duchownym Fethullahem Gulenem, który na stałe mieszka w USA i uważa się za przeciwnika prezydenta Turcji. Gulen promuje umiarkowaną formę islamu. W Turcji jest sądzony zaocznie. Zarzuca mu się próbę obalenia rządu Erdoğana. Turcja to przede wszystkim problem emigrantów. To problem islamu, ewentualnie tej alternatywy islamu łagodniejszego, cywilizowanego. Wreszcie, co jest warte zaznaczenia, Turcja jest w pewien sposób podobna do nas, ponieważ spór jest między dwoma panami, między Erdoganem, premierem i szefem opozycji Gulenem, który się wywodzą z tego samego, można powiedzieć, pnia. Podobnie jak u nas dwaj wielcy antagoniści, czyli PiS i IPO. Stany Zjednoczone są zaniepokojone decyzją tureckiego sądu. Rzecznik Departamentu Stanu John Kirby oświadczył, że to już kolejny z niepokojących kroków prawnych Erdoğana przeciwko opozycyjnym mediom. Eksperci są zgodni, że posunięcia Ankary nie mają wiele wspólnego z demokracją. Turcja jest krajem, który już od kilku lat pod rządami prezydenta Erdoğana i jego partii raczej nie jest prymusem demokracji w tym rejonie Europy. Stacza się raczej w kierunku kryzysu. I sytuacja wokół gazety Zaman jest tylko jednym z wielu przykładów. Wydarzenia z Turcji mogą stać się olbrzymim problemem dla zasiadających w poniedziałek do wspólnego stołu przedstawicieli Turcji i krajów Unii Europejskiej. Rozmowy na temat powstrzymania fali imigrantów są spotkaniem ostatniej szansy przed nasileniem się ich napływu na wiosnę. Unia Europejska nie może tego pominąć, ale nie sądzę, żeby była to kwestia nagłaśniana. Myślę, że Erdoğan dostanie ostrzeżenie, rząd turecki dostanie ostrzeżenie, że jeżeli będzie się posuwał zbyt daleko, to te relacje nie będą mogły być dobre, niezależnie od interesów, które Unia Europejska ma we współpracy z Turcją. Po prostu jest pewien poziom hipokryzji, którego europejska opinia publiczna może nie wytrzymać. Prasa w Turcji nie cieszy się dużą swobodą. Turcja zajmuje dopiero 149 miejsce na 180 krajów w światowym rankingu wolności prasy. Decyzja tureckich władz o zamknięciu ust opozycji burzy więc solidny fundament Turcji, dzięki któremu była uważana jako demokratyczne państwo prawa. Mariusz Świerżewski, Telewizja Republika,